Gramy na maksa, nadszedł czas na recenzję dodatku do Gears 5, gry, która pojawiła się w roku 2019. W połowie grudnia 2020 Microsoft postanowił wydać dodatek. I było to na tyle zaskakujące, że niektórzy zarzucają Microsoftowi brak umiejętności marketingowych, no bo skoro Sony z dodatku do Spider-Mana robi oddzielną pudełkową wersję i wręcz grę ekskluzywną na konsolę PlayStation 5, czemu Microsoft tego nie zrobił? Być może dodatek jest za mały, być może no, ludzie by się zawiedli, gdyby kupili ostateczną edycję Gearsów z takim specjalnym pudełkiem i z dodatkiem. Wyszła taka, rzeczywiście, Game of the Year ona się chyba nazywa. I tam znajduje się właśnie ten dodatek, czyli Hive Busters, Pogromcy Uli. Dodatek nie jest aż tak wielki, jakby się mogło wydawać, więc z drugiej strony mamy tutaj odpowiedź, dlaczego Microsoft nie zdecydował się właśnie na taki ruch, żeby robić z tego super niesamowitego ekskluzywa. No ale do rzeczy, gra jest w pełni spolonizowana, w sensie ten dodatek. I to jest akurat duży plus, bo ostatnio Microsoft mocno olewa polski rynek, no i niestety nie mamy języka polskiego w ich grach. Dodatek w języku polskim to po prostu bardzo miły akcent. Co będziemy robić w Hive Busters? Otóż poznamy przede wszystkim bardzo ciekawą historię nowego trybu, który pojawił się właśnie w Gears 5, czyli ucieczka. Przypomnę tylko, że jest to tryb, w którym to w trzy osoby w kooperacji na dzielonym ekranie lub przez internet dostajemy się przez takiego specjalnego potwora do Ula. Ul to jest miejsce, gdzie te potwory mają swoją jak gdyby siedzibę. No i musimy zdetonować ładunek i jak najszybciej uciec. Stąd nazwa trybu ucieczka. I tak naprawdę cały dodatek dąży do tego, abyśmy się dowiedzieli, skąd wzięła się trucizna, którą detonujemy. I po co to dokładnie robimy i kim tak naprawdę będziemy. A gramy trzema postaciami, również w kooperacji na podzielonym ekranie lub właśnie przez internet, a jest to Keegan, Lani oraz Mac. Jest to o tyle bardzo ciekawe połączenie postaci, ponieważ nie mamy tutaj trzech żołnierzy koalicji, te akurat frakcje reprezentuje Keegan. Mamy tutaj każdą postać zupełnie jak gdyby z innego wymiaru, można by tak rzec. Lani to przedstawicielka wyspiarzy, natomiast Mac to tak zwany outsider. Bardzo nie lubią się między sobą, szczególnie outsiderzy i przedstawiciele koalicji, więc rozmowy pomiędzy Maciem a Keeganem są bardzo, bardzo przyjemne. I tutaj kojarzy mi się takie nawiązanie troszeczkę do The Last of Us, gdzie cały czas słyszymy jakieś rozmowy między Joelem i Ellie. Tak samo jest tutaj. To nie są może aż tak górnolotne rozmowy, aczkolwiek rzeczywiście jesteśmy w stanie zbliżyć się do tych trzech postaci. No i mamy zawrotną akcję, przynajmniej w wielu momentach. Cały dodatek Hive Busters, Pogromcy Uli, można zamknąć w 3-3,5 godzinach. Naprawdę niezłej rozwałki. Są momenty, kiedy po prostu idziemy i obserwujemy przepiękny świat. Przypomnijmy, że gra jest zoptymalizowana do Xboxa Series S i Series X. No i działa w 60 klatkach na sekundę, w 4K, jest po prostu przepiękna. A że będziemy między innymi na rajskiej wyspie, na której coś mieszka i to coś będziemy musieli odnaleźć, no to powiem wam szczerze, jest pięknie. Do tego jeszcze dźwięk w Dolby Atmos robi taką robotę, że czujemy jakbyśmy byli w samym środku tej przecudownej dżungli. Naprawdę polecam bardzo gorąco, graficznie to jest majstersztyk, wydajnościowo to jest majstersztyk, ale ma bugi i glicze. Zdarzyło mi się, że postaci nie wskoczyły razem ze mną na łódkę, która odjechała, później one oczywiście się zrespawnowały koło mnie, albo że chodziły po wodzie. Ale to takie drobne elementy, które nie wpływały na jakość rozgrywki, poza faktem, że mieliśmy o jeden karabin mniej przez to do naparzania w przeciwników. I rzeczywiście, są momenty spokojniejsze, są momenty, gdzie akcja po prostu pędzi na złamanie karku, jest jedna większa walka, a może kilka innych też, nie będę tutaj za dużo zdradzał. No i jest także pewien znany bohater z poprzednich części i to jest akurat bardzo miłe spotkanie po latach. Także bardzo, bardzo pozytywnie oceniam Hive Busters. Nie będzie to aż tak wysoka ocena, ale mocne 7 na 10 zdecydowanie. Szczególnie, że posiadacze edycji Ultimate, znaczy mam na myśli tutaj nie edycję gry, bo jeżeli macie edycję gry Ultimate, to nie macie tego dodatku i musicie za niego zapłacić $20, coś w okolicach 80 zł. Natomiast jeżeli macie Game Pass Ultimate, to wówczas ten dodatek jest bez dodatkowych opłat, w moim przypadku zupełnie za darmo. Polecam, 7 na 10 odgramy na maksa dla Hive Busters, no i przede wszystkim na samym końcu dowiadujemy się, skąd to wszystko się wzięło i dlaczego taki tryb jak ucieczka powstał. Przyjemnie, szczególnie, że z zaskoczenia.